Witam widzów kanału Zielonego. Minęły 2 tygodnie od spotkania z naszym niesamowitym gościem Janem Nowickim, właśnie tu w tym miejscu, gdzie teraz się znajdujemy. Jest z nami pani dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłobucku, pani Monika Rypych i pomysłodawca niesamowitej akcji Wspieraj Kulturę, książki na wagę złota, pan Robert Jasiak. Cała idea tej akcji, która zakończyła się właśnie te niespełna 2 tygodnie temu, których jedną z elementów był pan Jan Nowicki, miała za zadanie pomóc naszej bibliotece, pomóc w pozyskiwaniu ciekawych pozycji i również myślę, że w rozreklamowaniu idei czytania i dostępu do ciekawych pozycji literatury. Jakbyście Państwo podsumowali tak na już dzisiaj na chłodno całą akcję i najprościej mówiąc, jak wyszło? O. No, może tutaj ja tak zacznę bez jakichś chwytów marketingowych, prawda, i robienia sobie dobrego PR-u, ale z roku na rok jest coraz lepiej. Jest to już akcja, która odbyła się po raz trzeci. Z roku na rok wyciągamy wnioski i po prostu błędy, które popełnialiśmy, zawsze wychodzi coś nowego, bo tak naprawdę no nie mamy zbyt wiele pomocy, tak? Jestem ja i pani dyrektor, kilku moich znajomych. Po prostu to jest pierwsza taka impreza, którą organizujemy. Ma na celu promocję czytelnictwa, ale wyszło całkiem nieźle. Publiczność dopisała. Jakby ta społeczność kłobucka coraz bardziej jest zaangażowana w tą akcję. Akcja staje się rozpoznawalna nie tylko już na naszym podwórku, ale również w Częstochowie i na większych salonach literackich w Polsce, bo dostaliśmy ogromne wsparcie od wydawnictwa Szara Godzina, wydawnictwa Bellona, grupy wydawniczej Fox, którzy przysłali książki właśnie na tą akcję, aby powiększyć księgozbiór kłobuckiej biblioteki. Znaczy, miałem okazję w trakcie akcji wejść na stronę Zbrodniczych Siostrzyczek, które niesamowicie zachęcały ludzi nie tylko tu w naszych okolicach, ale w całej Polsce do pomocy i do wsparcia tej akcji. Jak to się stało, że dotarł Pan do takich odległych od naszego terenu osób, które nas tutaj wspomagają? Kontakt ze Zbrodniczymi Siostrzyczkami to jest pani Marta Guzowska, Agnieszka Krawczyk i Adrianna Michalewska. Jest to grupa pisarska, to są kobiety, które piszą naprawdę niezłe kryminały. Kontakt mam dzięki pani Małgorzacie Krajewskiej. Na pierwszą zbiórkę dostaliśmy paczki książek i po prostu później kontakt mailowy ze Zbrodniczymi Siostrzyczkami, które co roku przysyłają książki. Po prostu polubiliśmy się, można powiedzieć, że się przyjaźnimy. Wprowadziły mnie właśnie do Wrocławia, do swoich znajomych, którzy też piszą kryminały z najwyższej półki, jeśli chodzi o Polskę. Zygmunt Miłoszewski, Mariusz Czubaj, pan Krajewski właśnie. Wszyscy wiedzą o tej akcji, że w Kłobucku coś się dzieje i że mamy tutaj właśnie takie małe wydarzenie literackie i to jest wielka zasługa właśnie Zbrodniczych Siostrzyczek, że Kłobuck wyszedł poza ramy właśnie nawet województwa, ale jesteśmy już rozpoznawani w całej Polsce. No to jest naprawdę niesamowite, bo tak normalnie jak rozmawiam z ludźmi, to zazwyczaj jest tak, że żyje się w tym małym świecie i wydaje się, że tu się nic nie dzieje. Nie ma co robić, nie ma gdzie pójść. Nagle okazuje się, że przyjeżdża do nas sławny, naprawdę wielki aktor. Za chwilę mamy niesamowite, fajne występy w lokalach naszych kłobuckich i musimy chyba jeszcze bardziej to rozreklamować. Panie dyrektor, jak ściągnąć ludzi do biblioteki, żeby tutaj częściej zaglądali, żeby chcieli zapukać do drzwi i poprosić o jakąś ciekawą pozycję, albo przynajmniej być namówionym na coś ciekawego, coś innego? To znaczy, no ja myślę, że przede wszystkim biblioteka musi mieć ciekawą ofertę i to nie tylko książki, ale również właśnie tego typu imprezy, które organizujemy, bo to jest nie tylko akcja Wspieraj Kulturę, książki na wagę złota, ale różne takie mniejsze rzeczy, które się tutaj dzieją przez cały rok i do których zawsze udziału zachęcamy i zawsze czekamy na chętnych, którzy tutaj przyjdą. Raz jest z tym lepiej, raz gorzej i też zawsze się zastanawiam,
jaki jest sposób na pozyskiwanie tych ludzi, co trzeba zrobić, kogo zaprosić, żeby oni zechcieli przyjść, bo to bywa różnie. Z tym przychodzeniem do biblioteki. Była ta akcja niedawno, 13 finał czytania dzieciom. Tak, tutaj u nas akurat w Domu Kultury. Można to na kanale Zielonym obejrzeć, jak to wyglądało. I myślę chyba, że warto docierać do tych najmłodszych, którzy... Tak, właśnie. No, my tak głównie tą ofertę gdzieś zaczynamy zazwyczaj od tych najmłodszych, czyli to są przedszkola. Praktycznie wszystkie przedszkola w Kłobucku włączają się, zawsze odpowiadają na nasze zaproszenia. I to było to czytanie. Organizujemy też taki, co roku obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia 25 listopada i też przedszkolaki nas tu wtedy odwiedzają. To są tacy chętni odbiorcy i na nich nie narzekam. Gorzej jest z tymi nieco starszymi, żeby właśnie dopasować do nich tą ofertę, ale myślę, że takie akcje jak tutaj pan Robert, jeśli mamy możliwość zaproszenia takich gości typu właśnie pan Jan Nowicki, czy w zeszłym roku Marek Krajewski, to wtedy to przyciąga ludzi i to jest zresztą jest potwierdzeniu, bo tych osób z roku na rok jest coraz więcej. Było dużo rok temu, a w tym roku było jeszcze więcej. Świetnie działający dyskusyjny klub książki, w którym też jakby powiedzmy poznałem się z panią dyrektor i widziałem, że można tutaj porozmawiać o książkach i to są osoby otwarte i chętne do pomocy i do działania. Wiadomo, że w grupie można zrealizować więcej pomysłów. Sam też biorę udział w konkursie fotograficznym, który jest organizowany w Filii na Zagórzu. Zabierz książkę na wakacje. Po prostu wysyła się zdjęcie z książką na wakacjach, gdzie będą wystawiane później zdjęcia. Właśnie to jest Filia na Zagórzu. Są też tam niektóre pozycje i kryminały właśnie w Filii na Zagórzu, których nie ma tutaj. Jest napisana Krwawa Setka przez Mariusza Czubaja. Najlepsze kryminały, które każdy powinien przeczytać. I właśnie tam znalazłem kilka pozycji, które nawet są niedostępne na Allegro. Także dla pasjonatów oprócz głównej filii jest też filia na Zagórzu, na przykład, z której też korzystam. Są też te filie chyba w Kamyku? Tak, bo w Zagórze to nie jedyna filia. Mamy filię w Kamyku i filię w Łobodnie w szkole. Które działają całkiem sobie dobrze radzą. Cały czas otwarte, całkiem sobie dobrze radzą i też mają ciekawą zawsze ofertę dla czytelników. I też zapraszam do korzystania z tych filmów. A tak zapytam, bo wiadomo, że na pewno biblioteka to też oblężenie, myślę, że głównie maturzystów, którzy się przygotowują i potrzebują jakichś tam źródeł do swoich prac, które przygotowują. Dzisiaj troszeczkę inaczej te matury wyglądają niż kiedyś. Ale przychodzą wakacje i co biblioteka robi w wakacje? Co się dzieje? Czy to jest taki okres przygotowania do roku szkolnego, do tego, co będzie we wrześniu i później znów przez ten czas, kiedy jest wzmożony zapewne ruch? To znaczy wakacje robimy trochę mniej. Może tutaj Miejski Ośrodek Kultury wysuwa się przed bibliotekę ze swoją ofertą. My tak troszeczkę mniej, ponieważ tak jak już mówiłam wcześniej, my tą swoją ofertę kierujemy w większości właśnie do przedszkoli, do szkół, no i czyli to są odbiorcy, którzy w trakcie roku szkolnego są, że tak powiem, pod naszą ręką. Wakacje to już tak trochę delikatniej. Też organizujemy warsztaty właśnie w Filii i w Kamyku i w Zagórzu. W tym roku, jak tylko panie wrócą z urlopu w lipcu, w sierpniu, na pewno jakieś propozycje dla dzieciaków będą. W zeszłym roku były takie warsztaty związane z robótkami ręcznymi, z szyciem, warsztaty fotograficzne, takie warsztaty, które dotyczyły segregowania śmieci dla dzieci, tak na wesoło. Coś na czasie. Myślę, że tak, na czasie. Także dla każdego coś tam się znajdzie, ale to będzie sierpień, bo to już będzie takie po urlopach naszych pracowników i wtedy zachęcam. Czyli zebrane będą siły i zaczynamy znowu. Jeszcze myślę, że warto wspomnieć tutaj o projekcie Latarni, które też działa w filii na Zagórzu. Ja dokładnie znam zarys, ale myślę, że tutaj może pani też o tym opowiedzieć, bo nie wszyscy Kłobuczanie o tym wiedzą, a to jest znakomita też jakby propozycja biblioteki wysunięta do osób starszych. To znaczy Latarnicy Polski Cyfrowej to jest taki projekt, w którym wzięła udział nasza koleżanka z filii bibliotecznej w Zagórzu, pani Ewa Szczerkowska.
jakiś czas temu i tak praktycznie od tego momentu już spora grupa osób takiego pokolenia 50+ reprezentantów uczestniczyła w kursach komputerowych. Tam właśnie w filii, a poza tym tutaj w Bibliotece Głównej, w wypożyczalni zbiorów specjalnych odbywają się równorzędne kursy. Pani Małgosia Pyzik je z kolei prowadzi. No i starsze osoby chętnie z nich korzystają i myślę, że one cieszą się dużym powodzeniem. Teraz jest przerwa wakacyjna, ale po wakacjach rozpoczynamy nowy nabór i zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału. Faktycznie przypomniało mi się, bo znajoma już w tym wieku 50+ mówiła, że była tutaj na takim szkoleniu. Ja nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, ale teraz okazuje się, że no, patrząc na nią widzę, że się znacznie lepiej porusza przy pomocy komputera po sieci i potrafi wiele rzeczy odnaleźć, wie gdzie zajrzeć, bo w internecie podobno najważniejsze umieć zadać odpowiednie pytanie, żeby znaleźć odpowiedź, gdzie, tak, gdzie ona tam leży. A oprócz tych planów takich normalnych biblioteki chciałbym zapytać, czy jest już jakiś pomysł na to, co będzie przy czwartym finale? Czy jakieś już są wstępne założenia, pomysły? Rozszerzamy tą akcję? Czy... Rozszerzamy oczywiście. Pomysły są, jeszcze chciałbym zaznaczyć, że tutaj książki, które są zbierane dla biblioteki, lądują nie tylko w naszej kubuckiej bibliotece, ale tutaj jeśli Kłobucka Biblioteka pełni też funkcję Biblioteki Powiatowej. Te książki też się rozchodzą do miejscowości, które wchodzą w skład powiatu kłobuckiego, tak na przykład jak Przystań. Tutaj pani dyrektor akurat tutaj koordynuje te akcje, gdzie te książki też idą dalej. A jeśli chodzi o czwarty finał, pierwszy zamysł, który mam, przyszedł na myśl, tak naprawdę wczoraj rozmawiałem z panią dyrektor, chcielibyśmy wyświetlić film jakiś polski, który został zrealizowany na podstawie książki. Przymierzamy się właśnie do ekranizacji powieści Zygmunta Miłoszewskiego Ziarno Prawdy, ale ono jest dopiero kręcone, ma ukazać się w 2014 roku. Także jeśli nie ten film, będziemy myśleć o jakiejś innej pozycji i chcielibyśmy też zaprosić aktora, odtwórcę głównej roli prokuratora Szackiego. No to może być ciekawe doświadczenie, bo... Często jest tak, że książka daje, tak jak tutaj pan Jan wspominał, zupełnie inne wrażenia, gdzie ten czytelnik zaczyna być sam tym reżyserem, aktorem i każdym z osobna i kreuje sobie we własnej wyobraźni ten świat i nagle zderzamy się z tą wizją, którą miał reżyser i jego ekipa, która przekazuje nam jakąś treść, niekoniecznie w identyczny sposób, jak to jest w książce. No, ciekawa na pewno idea, żeby to w ten sposób spróbować podyskutować o tym z naszymi tutaj, mam nadzieję, licznymi mieszkańcami nie tylko Kłobucka, ale być może nawet i powiatu. Ale co dla mnie jest takim plusem przy ekranizacjach, co trzeba też zaznaczyć, że wiele osób sięga później po książkę, która została zekranizowana, są wznowienia. Teraz my mieliśmy Pod mocnym aniołem Jerzego Wilcha, tak, który wyszedł i sprzedaż książki wzrosła i myślę, że można w ten sposób też pozyskać nowych czytelników, bo z tych 10 może wyłoni się dwóch, którzy pokochają tego pisarza i sięgną po kolejne książki, czyli myślę, że rynek wydawniczy w Stanach Zjednoczonych tak wygląda. No jest to na pewno alternatywa, bo kiedyś zazwyczaj się czytało najpierw książkę, a później gdzieś kiedyś się tam ukazywała jakaś ekranizacja, a czasami nie można było tego obejrzeć, bo był mniejszy dostęp. Dzisiaj każdy w dobie internetu może sięgnąć po dowolną ekranizację i spróbować ją później w jakiś sposób przy pomocy własnej wyobraźni zmieniać. Zapytam o coś innego jeszcze. Tak mi przyszło to teraz do głowy. Jest jakiś ranking, jaka książka bądź konkretny może rodzaj, przepraszam, literatury jest tym numerem 1 w bibliotece w Kłobucku? Znaczy teraz na topie są, że tak powiem, i to myślę, że taka tendencja ogólnopolska, takie serie mroczne. Ja akurat nie czytam za bardzo tego typu literatury, więc tutaj nie przytoczę konkretnych tytułów, ale one się cieszą dużym powodzeniem. No zawsze się cieszyły zresztą kryminały, thrillery, no i taka literatura damska.
to zawsze jest lubiane do czytania. O gustach podobno się nie dyskutuje. Najważniejsze, że ktoś chce czytać i czyta jakąkolwiek literaturę. Ja zawsze, jak ktoś chce krytykować, że nie czytajmy tego czy tamtego, to mówię, no to jest pomyłka przecież. Każdy ma jakąś swoją wrażliwość i to, co chce znaleźć w tej książce, i myślę, że znajduje wtedy. A nawet samo czytanie dla czytania jest też dobre, bo nasz język się wzbogaca i mamy większy zasób słów i więcej rozumiemy wtedy. Za panem Robertem jest taka półka, te książki są za darmo. Tak, to się nazywa Kącik Książki Tęskniącej. To jest pomysł naszej pani Zosi Stawickiej, która w czytelni pracuje. Ona wymyśliła tą nazwę, ona wymyśliła tą półkę. No i tutaj są książki, które nasi czytelnicy przynoszą do biblioteki, nie są im potrzebne w domu, no nie chcą ich wyrzucać, nie mają sumienia wyrzucać ich gdzieś na śmietnik, więc one trafiają tutaj na tą półkę. Część jest książek takich, które gdzieś nasza selekcja wyeliminowała już z użycia w bibliotece i można sobie tutaj przyjść i jeśli ktoś znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, może po prostu taką książkę zabrać do domu. I oczywiście ja zabrałem tutaj dwie całkiem niezłe pozycje, Lema i Roberta Ludluma całkiem niedawno, ale widziałem, że też jest Dickens. Wydania może nie są zbyt nowe, pewnie dlatego ludzie chcą mieć okładki, ale liczy się tak naprawdę to, co jest wewnątrz, a nie... Ale są zwolennicy tylko takich książek. Znaczy, zachęcamy do przychodzenia po książki, ale myślę, że najlepiej było, gdyby każdy, kto przyjdzie zabrać, przyniósł coś od siebie, żeby było na wymianę, a nie... Mieliśmy, to też jest mile widziane, tak. Mieliśmy taki pomysł właśnie tutaj z panią dyrektor, o którym rozmawialiśmy wcześniej, żeby ta akcja tak naprawdę... Punkt kulminacyjny był, ustaliliśmy, że to będzie koniec roku szkolnego, ale przez cały rok będą jakieś małe eventy, które będą się składać właśnie na promocję czytelnictwa i myśleliśmy kiedyś o takim domku właśnie, który tu stał na przykład przy Urzędzie Miasta, w jakimś, niekoniecznie tutaj przy bibliotece. Weź jedną, zostaw jedną, taka darmowa biblioteczka, tylko punkt wymiany, po prostu ogólnodostępny, to jest tak z angielskiego ładnie powiedziane, take one, leave one, tylko po prostu zatrzymało się na tym, że nie mamy jakby tego stolarza, który by mógł pomóc nam to wykonać. Także jeśli ktoś ma talent taki techniczny, to zapraszamy, potrafi zbudować domek taki jakby karczarzek, to zapraszamy. To sprawa, bo we Wrocławiu widziałem, że jest to zrobione na zasadzie coś w rodzaju takiego, nie chcę tego tak nazwać, ale chyba muszę, akwarium, coś takiego, takie szklana skrzynka, gdzie te książki leżą, można sobie wziąć, poczytać na miejscu nawet i odłożyć, niekoniecznie ją zabierać ze sobą. Bardzo fajna sprawa. To przy hali stulecia, jak dobrze pamiętam, przy tych fontannach takich słynnych wrocławskich można znaleźć między innymi. Zgadza się. A kłopcy z miastem również europejskim, no, i światowym, także będziemy powoli gonić duże miasta, chociażby. Jak mówi pan Nowicki, zresztą nie musimy mieć kompleksu, bo on wywodzi się z miasta 3000-lecznego bodajże i nas tutaj z panem Robertem właśnie w takich kuluarowych rozmowach uświadomił, że on nigdy nie miał kompleksów i my też nie musimy. Także... Może niech to będzie podsumowanie naszej dzisiejszej pierwszej rozmowy, bo ja myślę, że będzie nam dane się spotkać jeszcze nie raz. Ja jeszcze tylko powiem, że jesteśmy w czytelni Biblioteki Publicznej, która zaprasza wszystkich i do wymiany książek, do wypożyczania, do poczytania. No i szukamy też sposobu na to, żeby ją troszeczkę zmienić i dostosować do dzisiejszych czasów, czyli XXI wieku. Mam nadzieję, że się to jak najszybciej uda i w przyszłym roku na finał już czwartej edycji akcji Wspieraj Kulturę Książki na Wagę Złota spotkamy się w nowym otoczeniu, które będzie sprzyjało jeszcze bardziej czytelnictwu i chęci spotykania się, bo biblioteka to jest, myślę, nie tylko miejsce do czytania, ale i również do spotkania się różnych osób, które na chwilę zajrzą, być może porozmawiają o literaturze, niekoniecznie będą akurat w tym momencie wypożyczać książkę. Także zapraszam serdecznie do biblioteki, zapraszam do pomagania bibliotece i do zobaczenia w następnym programie. Bardzo dziękuję, panie dyrektor, panie Robercie. Dziękuję. Dziękujemy.